W dni takie jak ten nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać się naszej świętej, dobrej, porannej rutyny. Odkąd wstałam, wydawało mi się, że wciąż jest noc i leje nieustannie, dlatego mam nadzieję, że ten film rozświetli wasz ponury poranek. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to drugi odcinek z serii Wszystko, co wiem, której partnerem jest Health Labs Care, producent suplementów diety. Jest to seria, w której dzielę się z Wami moimi przeróżnymi patentami, przemyśleniami, ale też po prostu wiedzą na przeróżne tematy, po to, żeby nam wszystkim ułatwić życie, umilić życie. Może coś z tego wyciągniecie, mam szczerą nadzieję. Są to takie obszary, którym ja poświęciłam bardzo dużo czasu, zarówno jeśli chodzi o zgłębianie tych tematów naukowo, czy testowanie przeróżnych praktyk, i wierzę, że to są takie, i to będą takie esencje wiedzy, które mi się sprawdziły, i to też jest kluczowy aspekt. To są, mówię tak ogólnie o całej serii, to są rzeczy, które zadziałały w moim przypadku. Nie jest to zbiór wszystkich możliwych rozwiązań, które są nim poparte naukowo czy przetestowane. Tak sobie myślę, że jakbym miała zrobić research i wypisać Wam wszystkie patenty na dobry poranek, to po pierwsze potrzebowalibyśmy całego dnia. Po drugie, byłoby to totalnie nierealistyczne, żeby to zmieścić w życiu jednej osoby. No i po trzecie, byłoby to nieautentyczne o tyle, że będę mówić po prostu o takich kwestiach, które sprawdziłam u siebie. I to też jest w ogóle bardzo ciekawe w kontekście rozmowy o poranku. Ja w ogóle napisałam lata temu e-booka o porannych rytuałach. Ja przez wiele lat docierałam się z tym, co jest dla mnie ważne rano, jak chcę, żeby te moje poranki wyglądały. No i tutaj ja czuję, że będziemy wchodzić po prostu na różne poziomy głębi dygresji. Tutaj chyba leży moja kawa. Ja czuję, że potrzebuję się nią wesprzeć. Wystarczy, że będę ją trzymać. Nie mogę za bardzo jej pić, bo mówię, więc będę ją trzymać i poczuję się wsparta. Oj, powiem Wam, tak, kawa o poranku zdecydowanie też jest potrzebna, szczególnie w takie dni. Od razu się człowiek uśmiecha i jest jakoś lepiej. W każdym razie, tak jak powiedziałam, wątków jest tutaj dużo. Po pierwsze, wydaje mi się, że w moim przypadku ważne było zrozumienie tego, że mój poranek ma służyć mi, a nie mojemu wyobrażeniu o tym, jak wyglądałby idealny poranek. Czyli to, co mam do przekazania, to to, że wszystkie te rzeczy, o których mówię, to, że sprawdzają się u mnie, to świetnie, Karo, ale pytanie, czy Wam to służy, czy Wam to sprawia przyjemność, czy Wam to umila czas, ułatwia życie i po prostu robi Wam dobrze. To taka pierwsza kwestia. Druga rzecz jest taka, że każdy dzień wygląda mimo wszystko inaczej i my każdego dnia rano podejmujemy decyzję, czemu chcemy poświęcić czas. Oczywiście, jeżeli mamy możliwość zdecydowania i mamy w ogóle jakiś przedział czasowy dostępny. I ja staram się bardzo świadomie podchodzić do tego, jak operuję rano. Czyli z jednej strony mam te rzeczy, których jestem świadoma, że mi się sprawdzają i sprawiają, że czuję się dobrze, ale jednocześnie mierzę siły na zamiary i zadaję sobie pytanie, co z tych rzeczy wybieram, na co mam czas, czego potrzebuję danego dnia, z czego mogę zrezygnować, a na co na przykład zupełnie nie mam ochoty. I to jest też coś, z czym ja borykałam się, myślę, przez wiele lat, że poniekąd przymuszałam się do tego, żeby robić pewne rzeczy, tylko dlatego, że tak jak powiedziałam na początku, wydawało mi się, że tak powinien wyglądać mój poranek. Wydaje mi się, że nie. Ale kolejna rzecz jest taka, że staram się mimo wszystko unikać w swoich wypowiedziach przeróżnych, czy tutaj, czy podcastowo, takich dowodów anegdotycznych i generalizacji wynikających z mojego doświadczenia jedynie. I jestem świadoma, że dla części osób, które może mają jakieś takie, wiecie, kontrolujące, perfekcjonistyczne zapędy, nie wiem, o kim mowa, to odpuszczenie i nierobienie rzeczy będzie bardzo często dobrym rozwiązaniem, żeby trochę po prostu wyluzować i zapytać się siebie, czego ty, dziewczyno, chcesz, przecież robisz naprawdę dużo. Ale wiem, że jest też duże grono osób,
oczywiście też tych pewnie podgrup jest znacznie więcej, tutaj upraszczam, ale jest też duże grono osób, które walczą z prokrastynacją, które nie mają problemu z odpuszczaniem i dla których stworzenie sobie takiej dyscypliny będzie bardzo ważne, więc niezależnie zależnie od tego, do jakiej grupy należycie, to zastanówcie się, jaki system będzie Wam służył, bo powodem, dla którego chcemy, żeby nasz poranek był dobry, jest to, że chcemy się lepiej czuć, że chcemy mieć lepszy dzień, chcemy być bardziej uważni, bardziej decyzyjni, bardziej wyważeni, spokojni i moim zdaniem zadbanie o poranek, który będzie dla nas właściwy i taki ładujący, karmiący, budujący, jest świetną inwestycją w dzień, który nas czeka. To, co ważne, to to, że ogromnym czynnikiem wpływającym na to, jak się czujemy rano i przez cały dzień, jest to, jak się wysypiamy i w jakim stanie wstajemy. Więc tutaj moja sugestia jest taka, by jeden z najbliższych filmów z tej serii, Wszystko co wiem, był poświęcony temu, jak dobrze spać. Sen to jest też ogromny mój konik i myślę, że sporo czasu zajęło mi zgłębienie tego tematu. Myślę, że jestem całkiem niezła w spanie, więc bardzo chętnie podzielę się z Wami tym. Niemniej zakładam, że wszyscy budzimy się w miarę dobrej formie i przechodzimy do naszej porannej rutyny. I skoro mowa o budzeniu się, to tutaj nawiążę trochę do praktyk nocnych, a mianowicie do spania bez telefonu w pokoju. To jak ja witam się ze światem, witam się z dniem, to jest poprzez budzik, który leży w salonie i to też znowu zależy. Ja jestem taką osobą, której wystarczy lekkie stuknięcie, chociaż zależy od dnia, ale zazwyczaj wystarczy mi małe stuknięcie, szczególnie jeśli chodzi o budzik. Wydaje mi się, że nasze ciała są tak wyćwiczone, że one reagują na ten budzik od razu. Ale znowu to dowód anegdotyczny. Znam takich, co potrafią spać i spać, a kolejne budziki po prostu dzwonią. To ja się obudziłam 10 razy. Nie wiem, czy znacie takie osoby. W każdym razie, a może jesteście takimi osobami, to też jest okej. Okay. U mnie jest tak, że jeżeli moje ciało rozpoznaje dany budzik, to od razu się budzi. I teraz uwaga, mój ulubiony budzik ze wszystkich dźwięków iPhone'owych to jest budzik ptaszków. Ćwierkających ptaszków. I teraz hit jest taki, że kiedy jestem na przykład w innym miejscu, albo na przykład na wakacjach, albo jestem w jakimś miejscu bliżej natury, albo jestem po prostu gdzieś, gdzie mam dzień wolny, może to być nawet mój dom. I tak się zdarzy, że za oknem ćwierkają ptaki. Guess what? Budzę się, bo moje ciało rejestruje to przez sen jako mój budzik. Więc są minusy wszystkiego. Nie ma niczego, moi drodzy, w świecie, co jest obiektywnie dobre. Chciałam powiedzieć oprócz słońca. Nie, słońce też nie jest obiektywnie dobre zawsze. Więc takie są minusy posiadania budzika w postaci... Teraz zastanawiam się, czy ja w ogóle włączyłam nagrywanie. Ależ to byłoby smutne, jakbym nie włączyła nagrywania. Poszłam sprawdzić. O czym mówiłam? Mówiłam o budziku. Także po pierwsze, telefon jest poza naszym zasięgiem, jeżeli jest to Was w stanie obudzić. Po drugie, jakiś budzik, który nie zwala Was z nóg, za to stawia Was na nogi. Ja nigdy nie rozumiałam ludzi, którzy mają takie hardkorowe budziki, po prostu jak alarm pożarowy, bo wydaje mi się, że to nam robi gorzej niż lepiej. Do czego piję kawę? Rano nasz organizm naturalnie produkuje więcej kortyzolu po to, żeby nas obudzić i po to, żeby nas zmobilizować do działania przez cały dzień. To oznacza, że my naturalnie jesteśmy bardziej pobudzeni. I dobra praktyka jest taka, żeby sobie nie dokładać tych stymulantów zaraz po przebudzeniu, żeby nie wprowadzić naszego organizmu w taki stan nadmiernej mobilizacji czy roztrzęsienia. I idealnym sposobem, żeby sobie zmalować taki dodatkowy stres i taką trzęsawkę, jest moim zdaniem taki bardzo, bardzo intensywny budzik. I tak naprawdę cała filozofia mojego poranka opiera się
właśnie o tę zasadę, żeby stworzyć sobie taki dobry fundament pod nasz dzień, ale jednocześnie nie przestymulować się rano, bo mamy ograniczoną baterię, tak jak nasz telefon, na cały dzień, zarówno jeśli chodzi o ilość podejmowanych decyzji, nie bez powodu mówi się o tak zwanym decision fatigue, takim zmęczeniu decyzyjnym, czyli że nasz organizm jest w stanie, nasz mózg jest w stanie podjąć jakąś tam ilość decyzji rano. I tutaj znowu pierwsza dygresja w tym zdaniu, w tym paragrafie. Im bardziej nasza rutyna jest w jakiś sposób zoptymalizowana i my mniej więcej wiemy, oczywiście dając sobie jakąś elastyczność na to, czego potrzebujemy danego dnia, ale wiemy, gdzie co jest i co robimy, im więcej jest tutaj porządku, tym mniej musimy podejmować dodatkowych decyzji i tym mniej obciążamy ten nasz mięsień decyzyjny na cały dzień, więc to też jest, uważam, bardzo ważna rzecz. A druga rzecz jest taka, no właśnie, że nie dostymulowujemy się, tylko powoli się rozbudzamy, inwestujemy w dobry dzień, ale nie staramy się przesadzić i przesadzić możemy właśnie budzikiem, przesadzić możemy kawą, przesadzić możemy telefonem. Więc zasadą kolejną z mojego cudownego poranka jest to, że ja nie sięgam po telefon, wstaję, wyłączam budzik, telefon leży obok i staram się naprawdę sięgnąć po niego jak najpóźniej, przynajmniej po kilku kolejnych krokach mojej porannej rutyny, o których już Wam mówię, ponieważ mija już kilkanaście minut, a my potrzebujemy przejść dalej. Pierwszą rzeczą, którą ja robię po przebudzeniu, jest taka podstawowa higiena. I powiem tutaj tylko o higienie jamy ustnej, o czym mówiłam w poprzednim odcinku o sposobach na przeziębienie. Najpierw, zanim czegokolwiek się napiję, płuczę usta olejem kokosowym, w tym czasie sobie wstawiam wodę, po kilku minutach myję zęby i przechodzę do picia ciepłej wody. I to, co w ostatnim czasie absolutnie zmieniło, znaczy, kurczę, wiecie, to jest takie górnolotne stwierdzenie, zmieniło moje życie, ale naprawdę to dało mi bardzo dużo, jeśli chodzi o mój stan w ciągu dnia, o poziom takiego wyważenia, spokoju, regulacji układu nerwowego i układu pokarmowego. Naprawdę, to było danie sobie czasu na picie tej ciepłej wody w spokoju. Zazwyczaj robię tak, że w ogóle wracam sobie do łóżka i patrzę przez okno i siedzę sobie przez kilka minut w spokoju, popijam sobie tę wodę, pozwalam mojemu ciału się obudzić, ale też właśnie nawodnić, odżywić. I jest to dla mnie bardzo taki ważny, wręcz powiedziałabym medytacyjny czas, którego sobie nie odbieram, staram się sobie nie odbierać, choćby nie wiem co. I pewnie macie też tak, że czasami rano budzicie się i macie jakiś natłok myśli, czujecie, że dużo się w Was kotłuje. I takim moim sposobem, i to też zależy od dnia, kiedyś byłam osobą, która musiała właśnie zrobić jakieś tam pisanie wdzięcznościowe czy poranne strony. Teraz mam tak, że siedzę, pytam siebie jak tam, piję sobie wodę i czasami czuję, że tych myśli jest dużo i wiem, że praktyką, która sprawdza się u mnie bardzo dobrze, jest poranne pisanie w takich chwilach i mam zawsze koło łóżka, w którym siedzę z wodą, notes. Czasami na przykład spisuję sobie, co mi się śniło, bo że to było coś intensywnego i chcę się tego pozbyć, a innym razem po prostu piszę sobie jakieś swoje przemyślenia i też w ogóle podcastów o journalingu było bardzo dużo. To jest świetny sposób, żeby zrobić tak zwany brain dump, czyli taki trochę śmietnik mózgowy i pozbyć się tych myśli, przylecie na papier i uwierzcie mi, towarzyszy temu zawsze takie uczucie lekkości. Bardzo, bardzo Wam polecam. I kolejna praktyka, która jest bardzo ważna, która jest ze mną od lat i która też sobie tak ze mną ewoluuje, bo to za każdym razem wygląda inaczej, to jest medytacja. Czasami to moje siedzenie w łóżku, robię tak, bo sypialnia jest za ścianą. Czasami medytuję sobie w łóżku, a czasami po wypiciu wody przygotowuję sobie taki kącik medytacyjny, siadam sobie w salonie przy oknie, teraz patrzę tu, bo to się zazwyczaj dzieje tutaj, moje mieszkanie jest bardzo malutkie. I siedzę sobie na poduszce medytacyjnej, puszczam sobie jakieś kadzidło albo palo santo i po prostu spędzam ileś tam minut w ciszy. Nie liczę tego, no raczej nie zdarza mi się siedzieć pół godziny, ale zdarza mi się siedzieć 20 minut, też zależy oczywiście od dnia. I tutaj dygresja numer nie wiem która, piąta. To jest przykładowy dzień, to nie oznacza, że to jest jakaś taka rekomendowana praktyka, która jest w zasięgu każdego, więc nie będę teraz mówić, każdy z nas może poświęcić na to swój czas, bo to od Ciebie zależy, jak organizujesz swój dzień. No nie, no różnie bywa, więc jakby bierzmy poprawkę na to, że to jest to, jak wygląda większość moich dni, ponieważ pracuję z domu, jestem na elastycznym grafiku
Natomiast absolutnie, tak jak powiedziałam na samym początku, mierzmy siły na zamiary, więc siedzę sobie z medytacją. Czasami jest tak, że akurat spodoba mi się jakaś medytacja w internecie i chcę ją zrobić. Bardzo lubię Katmę, fan jestem też u niej. Kupiłam sobie jej membership, jakby, jak to się nazywa? Jakby dołączyłam do jej takiego modelu subskrypcyjnego i tam czasami pojawiają się jakieś fajne medytacje, które chcę przetestować i sobie wtedy taką wrzucam, więc to różnie bywa, ale zazwyczaj siedzę po prostu sama. Słucham swojego oddechu, czasami nawet nie staram się blokować swoich myśli, pozwalam im, żeby sobie przychodziły, niejednokrotnie zaczynam jakąś refleksję w swojej głowie i to też jest okej. I zawsze kończę w taki sposób, że albo robię sobie jakieś ćwiczenia oddechowe, albo przynajmniej robię takie releasing breath, takie oddechy. Dzisiaj naprawdę polszczyzna na świetnym poziomie. Karo, oddechy uwalniające. Jezus, naprawdę powiem Wam, że te wolne tłumaczenia z angielskiego to są niejednokrotnie naprawdę od czapy. Robię sobie takie uwalniające oddechy, albo nawet sobie zaśpiewam jakieś om. I to, co robię potem, to jest urocze i podzielę się tym, to jest przytulam siebie i myślę sobie o jakiejś intencji na ten dzień. Zazwyczaj, powiem Wam szczerze, to jest intencja pod tytułem bycie blisko siebie, słuchanie siebie i bycie w swoim ciele fizycznie, po prostu w uważności. I następnie składam ręce jak do namaste i myślę sobie o tym, za co jestem wdzięczna. I staram się tę wdzięczność naprawdę poczuć. I jakkolwiek, jeżeli to jest dla Was kliszowe, banalne, trudno, mi to bardzo pomaga. I to jest takie moje, no, to jest takie moje super rozpoczęcie dnia. I było tak też przez wiele, wiele miesięcy, że potem czy przed tym robiłam sobie jeszcze koniecznie praktykę jogi, ale ostatnio odkryłam, że lubię ćwiczenia w innej części dnia zazwyczaj i niejednokrotnie mam jakieś po prostu plany rano, więc staram się zrobić sobie rano taką krótką gimnastykę, wiecie, jakieś rozciąganie, intuicyjne ruchy po to, żeby to ciało trochę rozruszać, czy właśnie krążenia głową, ramionami, jakieś rozciągania na boki, pies z głową w dół, czy koci grzbiet, krowi grzbiet, jakieś takie mikro rzeczy przez kilka minut, żeby po prostu się rozruszać. A jeżeli czuję się danego dnia wyjątkowo zainspirowana, to tak jak Wam mówiłam w pierwszym filmie po powrocie, puszczam sobie jakąś taneczną muzykę i po prostu tańczę, zajmując jak najwięcej przestrzeni, tak żeby właśnie też to ciało trochę poruszać i wyciągnąć, i to jest ten mój poranny rozruch. Polecam. Uwielbiam. Aż mam ochotę potańczyć. Idąc dalej, moi mili, zbliżamy się powoli do śniadania i ja, szykując śniadanie, popijam sobie wodę z octem albo z zakwasem po to, żeby, tak jak też Wam zdradzałam, wpłynąć dobrze na moją gospodarkę cukrową, żeby zapobiegać skokom cukru i właśnie takim hajom i potem spadkom, co często się zdarza po jedzeniu. Także właśnie jemy coś wysokowęglowodanowego, czujemy przypływ energii, a za chwilę po prostu mamy totalny zjazd i musimy się ratować kawą. Można się i tak ratować kawą, ale czy nie fajnie jest się kawą nie musieć ratować, co pić ją dla smaku? No właśnie. Więc popijam sobie moją wodę z octem, na ciepło zazwyczaj, i przygotowuję sobie śniadanie. Mam nadzieję, że... Czy mam nadzieję? To nie ma co mieć nadziei. Jakby tutaj na tym kanale będzie i jest dużo treści jedzeniowych. Raz w miesiącu minimum pojawia się odcinek Wszystko co jem, czyli taki mój food vlog, też więcej jest na moim Instagramie Karolina Subańska, więc wiecie mniej więcej, co jadam na śniadania. Faza na omlety trwa u mnie w moim życiu, więc mam nadzieję, że niedługo przyjdę do Was z czymś bardziej oryginalnym, bo jestem monotematyczna. No i last but not least, moi mili, po zjedzeniu śniadania przychodzi czas na wzięcie suplementów diety. Moje suplementy są oczywiście od Health Labs Care, którym jestem wierna od lat. Suple, które stosuję, to jest taka moja stała baza, którą konsultuję z lekarzem. Robię regularnie badania raz w roku i sprawdzam sobie, czy aby na pewno biorę to, co mi służy, ale w takiej mojej bazowej, może nie tyle apteczce, co na mojej ścianie Health Labs, ja się śmieję, bo mam taką szafkę naścienną, gdzie stoją wszystkie moje suplementy, więc przejmam ściągę teraz, kiedy Wam o tym mówię. To, co ja biorę, to są kwasy omega-3, bardzo ważne. Biorę magnez, biorę kurkuminę, biorę witaminę B-kompleks, biorę witaminę D3,
I to jest wszystko w tym moim starter packu. Tak mi się wydaje. To, co ważne, to to, że wszystkie produkty Health Labsu są stworzone przez najlepszych ekspertów. Wszystko jest backed by science, najlepszej jakości, najwyższej przyswajalności. Jestem wierna, ufam, polecam. I to jest, moi mili, ten moment, kiedy poranną rutynę można uznać za skończoną. Często tak jest, że robiąc śniadanie też już szykuję kawę, więc kawa jest już gotowa, ja jestem gotowa. Ja czasami przed śniadaniem, czasami po śniadaniu szykuję się do mojego dnia, w sensie ubieram się, maluję, w zależności od tego, co jest w planach na dany dzień, i po śniadaniu z moją kawką mogę sobie już usiąść do komputera albo wyjść na spotkanie, na którym piję kawę, więc wtedy tej kawy nie robię w domu i dzień uważam za otwarty. Mam nadzieję, że ta opowieść o moim poranku była dla Was interesująca. Wydaje mi się, że takie filmy właśnie, gdzie siedzę i pozwalam sobie na dygresję, są o wiele bardziej wartościowe, bo rzeczywiście mamy możliwość, ja mam możliwość podzielenia się większą ilością refleksji czy jakichś swoich patentów, tym, co wiem, wszystkim, co wiem. Jak zawsze czekam na Wasze propozycje w komentarzach, jeśli chodzi o kolejne odcinki serii Wszystko, co wiem. Dajcie znać, co Wy robicie o poranku, po to, żeby inwestować w dobry dzień, w spokojny dzień, w dzień, w którym czujecie się dobrze, osadzeni w sobie, gotowi na wszelkie wyzwania. Raz jeszcze wielkie dzięki dla Health Labs Care za bycie partnerem całej serii Wszystko, co wiem. Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się, mam nadzieję, już za tydzień. Do zobaczenia. Pa!